Witam Was bardzo serdecznie. Materiał dzisiejszy będzie poświęcony przewodom hamulcowym stalowym. Ale już nie będę mówił o przewodach, tylko będę chciał Wam pokazać narzędzia i urządzenia, które służą do profilowania i zagniatania końcówek według normy DIN i według normy SAE, a takie spotkacie u Was w samochodach. Mam przewód hamulcowy 31,5 metra, który nabyłem u jednego z naszych dystrybutorów. Jest to przewód hamulcowy stalowy, tak zwana szpula. W naszym wypadku będzie to przewód hamulcowy 4,75 mm. Będziemy go chcieli uciąć odpowiednią długość, wyprostować, żeby pięknie leżał w samochodzie, tak jak fabrycznie, zarobić odpowiednią końcówkę. Czyli będę chciał Wam krok po kroku pokazać wszystkie czynności, które musimy wykonać, żeby właśnie tak przygotować i zrobić ten przewód do montażu w samochodzie i potrzebne do tego narzędzia. Wiemy, jak długi przewód hamulcowy musimy przygotować. Musimy go teraz uciąć z naszej szpuli 31,5 metrowej. Mamy dwa narzędzia. Jedno, prosta gilotynka, którą znacie na pewno jeszcze kiedyś z czasów montowania instalacji gazowych. Prosta gilotynka, gdzie obracając na przewodzie ucinam odpowiednią długość. Lub mamy też fajne narzędzie, które dla mnie jest rewelacyjne, ponieważ tak naprawdę pozwala też w samochodzie, gdzie jest trudno dostępne miejsce, obciąć przewód hamulcowy, jeżeli tam byśmy chcieli zarobić jakąś konkretną końcówkę. Zakładamy nasze urządzenie do cięcia, jest z mechanizmem zapadkowym. Popatrzcie, jak prosto, tak jakbyśmy przekręcali normalnie kluczem grzechotkowym. O, już czuję, że idzie miękko. Mamy obcięty przewód. Rewelacja. Po obcięciu naszego przewodu hamulcowego gilotynka, nóż, który powoduje obcięcie przewodu, zawęża średnicę przewodu hamulcowego. Nam to jest bardzo niepotrzebne. Musimy ogradować ten przewód i przygotować go do zarobienia końcówki. Dwa proste narzędzia. Jedno z nożami ze stożkiem wewnętrznym, zewnętrznym. Ja użyję innego, gdzie dla bezpieczeństwa nawet, zobaczcie, ten stożek jest chowany, jak scyzoryk kiedyś. I użyjemy tego stożka z nożami, aby ogradować przewód. No i w bardzo prosty sposób, ruchem obrotowym, z kontrolą oczywiście, sprawdzamy, jak nam się udało wyczyścić do maksymalnej wewnętrznej średnicy. Nie przesadzamy, jest bardzo ostry ten nożyk, jest ok. Oczywiście wewnątrz i zewnątrz przewód hamulcowy musimy tą rurkę tak obrobić. Pokażę Wam jeden ruch, który bardzo często mam okazję obserwować w warsztatach podczas pracy mechaników. Kiedy mechanik już przygotowuje i ogradowuje ten przewód hamulcowy, w momencie, kiedy zobaczy tu jakieś opiłki, robi co? Nie róbmy tego. Kochani, te opiłki wlecą do przewodu hamulcowego, a potem możemy po podłączeniu wprowadzić te opiłki do obwodu, do układu hydrauliki hamulcowej, a tam mamy bardzo drobne zawody sita, elektrozaworów, możemy to uszkodzić. Nie róbmy tego. Jeżeli już coś takiego zrobimy, potem sprężonym powietrzem przedmuchajmy ten przewód, żeby pozbyć się wszystkich tego typu zanieczyszczeń. Nasz przewód hamulcowy stalowy jest ze szpuli, więc nie jest prosty. Żeby go wyprostować, żeby można było go potem fajnie profilować według odpowiedniego kształtu, można użyć do tego takie rolki prowadzące. Są w dwóch wersjach, 4,75 i 6 mm. Chodzi o średnicę zewnętrzną przewodu hamulcowego. Wprowadzamy przewód w nasze rolki i popatrzcie, na wyjściu dostajemy już przewód prosty, prawda? A teraz po wyprostowaniu będziemy go profilować. Jak wiecie, mamy dwie normy. Normę SAE i normę DIN, która pokazuje nam, czy warunkuje zarobienie i zastosowanie odpowiedniej końcówki w samochodzie. Krok po kroku pokażę Wam, jak zarobić trzy końcówki, które też zobaczycie na slajdzie. Pierwszą końcówkę, którą sobie zarobimy, to jest końcówka według normy SAE, tak zwana beczka. Użyjemy do tego odpowiednich łupek, które są opisane SAE. Montujemy je do naszego urządzenia i wprowadzamy przewód hamulcowy do nich. Teraz zawsze było pytanie, jak głęboko zamontować przewód i zablokować w łupkach, żeby odpowiednio zarobić końcówkę. Nic bardziej prostszego. Urządzenie to jest wyposażone w zderzak i teraz zderzak ustawiamy centralnie naprzeciwko przewodu. Nie ściskamy mocno, żeby nie uszkodzić osnowy antykorozyjnej. powlekającej przewód i zderzakiem dociągamy do samego końca. I teraz blokujemy sam przewód hamulcowy przez śrubę dociskającą. Teraz ustawiamy odpowiednią końcówkę. Jak wiecie, norma SAE ma podstawę wycinek stożka. Musimy zaatakować również stożkiem zewnętrznym, żeby zrobić beczkę. W takim razie przygotowujemy tutaj nam stożek wewnętrzny, żeby go ładnie zamknąć. Do smarowania końcówek, dzięki którym będziemy mogli zagniatać odpowiednio przewód hamulcowy, pamiętajcie, musimy użyć smaru. Smar Bremscylinder Paste, jak wiecie, jest to smar, który może mieć kontakt z płynem hamulcowym i jego używamy również do zagniatania przewodów hamulcowych stalowych. Delikatna ilość na samą końcóweczkę i ustawiamy ją centralnie na naszej karuzeli na wprost przewodu i przy pomocy dźwigni prostej zarabiamy końcówkę książkowo. Zarobimy sobie teraz drugi rodzaj końcówki według normy SAE, tak zwane podwójne załamanie. Musimy najpierw zrobić beczkę, a potem stożkiem atakując zrobić rodzaj zagniecenia typu Y. W ten sam sposób montujemy przewód do naszych łupek bez dociskania. Ustawiamy do pozycji wyjściowej, blokujemy i ustawiamy końcówkę tą samą, czyli stożek wewnętrzny i używamy również naszego już smaru Bremscylinder Paste. I teraz bardzo ważne. Musimy bez wyciągania przewodu hamulcowego zaatakować dwoma końcówkami. Stożek wewnętrzny najpierw. Raz. I bez wyciągania stożek zewnętrzny, bo tą naszą beczkę musimy teraz złamać końcówki. I mamy stożek zewnętrzny 4,75 mm. I smar. Jak to mówią starzy mechanicy, kto smaruje, ten jedzie. Na wprost wycentrować i jest. I teraz po wyciągnięciu zakładam, że będziemy mieli pięknie zrobioną końcówkę drugą. Już widzę, że jest fajnie. Według normy SAE podwójne załamanie stożek. Teraz trzeci rodzaj przyłącza końcówki, którą będziemy zarabiać według normy DIN. Tą, którą chyba najczęściej w tych naszych niemieckich autach znajdujecie. Musimy zmienić łupki, bo tutaj będziemy mieli podstawę już płaską, a nie wycinek stożka. W ten sam sposób montujemy je do naszego urządzenia. W ten sam sposób przewód hamulcowy ustawiamy w pozycji wyjściowej, blokujemy. I w tym wypadku mamy tylko jedną możliwość, stożek zewnętrzny, bo mamy u góry stożek, a u dołu płaską podstawę. Też musimy użyć smaru. Przynajmniej zalecam. Wtedy te końcówki już wystarczą na długie, długie lata pracy w warsztacie. Równo. I sprawdzimy sobie naszą zarobioną końcóweczkę. No. I mogę iść do auta montować. Warto zobaczyć. Przewód hamulcowy stalowy zawsze był problem prostować, jak go profilować, wyginać, że twardy. Ja wiem, że może kogoś to zdziwić, ale on się da profilować w palcach. Natomiast szkoda tych rąk, bo nimi cały czas pracujemy, szczególnie w warsztacie. Są do tego przygotowane bardzo proste narzędzia, tak zwana dźwignia prosta, gdzie montując przewód możemy sobie go profilować pod dowolnym kątem. Są też proste urządzenia rolkowe i to jest fajne urządzenie, bo ma rzeczywiście rolkę prowadzącą, gdzie możemy profilować przewód 4,70, 5,68 mm. Tylko tutaj trzeba w odpowiedni sposób ten przewód hamulcowy nasz zamontować, ustawić naszą rolkę w odpowiednim miejscu. I wtedy prostym ruchem zrobić sobie odpowiednią końcówkę. Zobaczcie, rurka nigdzie nie zmieniła średnicy przepływu, przekroju i pięknie mamy wygiętą pod kątem 90 stopni. Pokazałem prosty sposób na szybkie zagniecenie, przygotowanie odpowiedniej końcówki do montażu w samochodzie, ale użyłem do tego urządzenia typowo stacjonarnego, które było stabilnie zamontowane w naszej mimadle. Są też proste narzędzia, dzięki którym możemy zrobić dokładnie te same operacje, ale to są urządzenia ręczne. Montujemy odpowiednią końcówkę i odpowiednie łupki według normy DIN i SAE. Ciekawym rozwiązaniem w tym urządzeniu jest to, że rzeczywiście możemy go użyć nie tylko zagniatając końcówkę gdzieś na warsztacie, ale również w samym samochodzie. Podczas kontroli pojazdu na podnośniku, kiedy robicie przegląd, sprawdźcie, jaki jest stan przewodów hamulcowych stalowych. Zachęcam Was do tego, że jeżeli zobaczycie rzeczywiście skorodowane te przewody, natychmiast zalecić mu wymianę tego przewodu na nowy.